Adama Dąbrowskiego, jakby był łaska zgodnie z naszym planem, który mówiłem, że będzie przerwa o 12. O zaproszenie państwa. Przepraszam uprzejmie pana Dąbrowskiego. Oczywiście zaproszenie nas na PKM, który będzie kandydował. Proszę Państwa, występuję teraz jako miotacz idei Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka i cokolwiek by to nie znaczyło, chodzi o to, że w Krakowie nie ma kubelków. Naszym działaniem, do którego zaprosiłem radnych miasta Krakowa, również inne świetne osoby z Krakowa, między innymi do tego Łupiec, Zen Nagorski, pan Kosider i wielu, wielu innych ludzi. Andrzej Sikorowski napisał dla nas piosenkę. Ostatnio się wpisał Bogdan Smolen i Janusz Dzięcioł. Oprócz tego obywatele bez przerwy ślą na nasze konto, czyli właściwie NTO, czyli Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, pieniążki, które zamieniamy na budki węgowe. Sądzę, że przykład radnych pójdzie falą po mieszkańcach naszego miasta. Wszyscy uważamy za młotki, za deski i taszku w naszym mieście przybędzie. Dlatego zapraszam Państwa na dół, gdzie urządziliśmy latającą stolarnię, gdzie chętni radni, na przykład w takich parach typu Pisteo, wykonają budkę pokoju lęgową dla ptaszków Krakowa. Niezależni również są ludzie. Proszę Państwa, po tym jak zrobimy te budki, bardzo proszę, zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe, jak również poza całości dwie budki zawiesimy przed machem tutaj na Placu Wszystkich Świętych. A teraz zapraszam na dół, kapela grać. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę do godziny 12.30. Panią Janko, bardzo proszę o pełnienie roli gospodyni w imieniu pana Bogusława Kośnidera, pełniącej obowiązki przewodniczącego Rady Miasta. Bardzo proszę panią Janko i państwa radni.